Siema, witam w czwartek. Słuchajcie, kochani, dzisiaj omówimy sobie znowu program, czy tam firmę CryptoApp, gdyż mam tam zdeponowane, mam po prostu depozyt w Ethereum i zaraz chciałem wam po prostu pokazać, jak ten panel wygląda w środku, ten cały dashboard, ale zanim, no to zaczniemy może od ostatnich newsów, które są związane z CryptoAppem, więc mają generalnie nowego tutaj partnera marketingowego, którym jest taki, no, dosyć potężny bokser od cholery batuszczu, jak on się to nazywa, Butterbean, to jest jego ksywka, zawodnik MMA, który mimo swojej tuszy wszystkich napierdala. Tak, kolejnym newsem jest... nie wiem, czy on jest bankrutem, tak jak Rydik mówi, bo pisaliście, że Rydik jest bankrutem i robi autografy nawet za 50 dolców, więc nie wiem, jak tutaj z tym kolegą, więc sobie to sprawdźcie. Kolejna sprawa to instalacje fotowoltaniczne, tak zwane farmy fotowoltaniczne. Firma inwestuje w nie, aby były po prostu mniejsze koszta związane z tymi przyszłymi pakietami miningowymi, kopalnianimi, które wkrótce już będą. No, także takie dwa newsy. I teraz tak, wchodzimy sobie na Members Area, dashboard. Sobie zrobimy taki przeglądzik. No więc tak jak już mówiłem wcześniej, w poprzednim filmiku o CryptoArbzie, mamy możliwość wpłacenia depozytu w czterech kryptowalutach, czyli po prostu w Bitcoinie, Bitcoin Cash, w Ethereum, ja mam w Ethereum i w Litecoinie. Teraz jak sobie wejdziemy w zakładkę Investments, no to tutaj widać plan, który jest aktywny, mój plan. Czyli ja mam po prostu starter za 30 dolców i tutaj ta kwota mi rośnie, codziennie trochę tam rośnie, tak? Według tych tam naliczeń, które można sobie tutaj oglądać, śledzić po prostu. One są dostępne od 6 czerwca do dzisiaj. Jak widzimy, no 0,5% dziennie to mniej więcej nalicza, jeżeli chodzi o starter, tak? Bo wiadomo, te wyższe mają wyższe procenty. To jest bot, on sam tu pracuje, nic nie musimy tutaj robić. Możliwość wypłaty. No wiadomo, może trzeba sobie wybrać tą, którą mamy, wpisać adres. Oczywiście, że pamiętać, jaki to adres. Kwotę. No i tyle. Jeżeli będę dokonywał wypłaty, nagram o tym kolejny filmik w przyszłości, tak? No wiadomo, referas to tam link referencyjny. Tutaj można zdeponować, tak? No, nie ma tutaj... jest bardzo prosty, intuicyjny interfejs, także... I teraz tak, mam dla was, słuchajcie, kochani, konkurs. Może niektórych wkurwię, że dalej zajmuję się tym programem, bo miałem parę takich obiekcji, że reklamuję coś, co trochę przypomina, coś, co trochę śmierdzi, no ale trudno, mówi się trudno. Żeby was bardziej wkurwić, to będę o tym gadał też w przyszłości. Generalnie konkurs jest taki. Są trzy miejsca, są trzy nagrody, dla trzech osób, które po prostu wylosujemy, tak? Prawdopodobnie Wełniak będzie losował. Trzecie miejsce to jest, dostajemy darmowy depozyt w wysokości, ile to było, cholera, 25 dolarów. Jeżeli coś przekręcę, to będzie napisane w opisie. Za drugie miejsce jest 35 dolarów i za pierwsze miejsce depozyt darmowy w wysokości 50 dolarów w tym programiku, żeby można było sobie za darmo przetestować, czy to rzeczywiście zarabia, czy nie zarabia, jak to wygląda, nauczyć się obsługi. Zupełnie za darmo. I żeby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się z linku, który tutaj jest z mojego reflinku, ale podam też zwykły link bez refu, z niego też możecie się zarejestrować. Następnie w komentarzu podajecie swój reflink oraz obok mail podajecie. Także jakby to zaraz pokażę tą schemat, jak to ma wyglądać w komentarzu. No i po prostu zrobimy sobie losowanko tych pierwszych trzech miejsc i te osoby potem po prostu, ja do tych osób napiszę na maila, że wygrały i potem będą dalej napiszę tam tym, co prowadzą program, supportowi, żeby wam te pieniądze przelali, tak? No nie będę ukrywał, że nawiązałem współpracę z tą firmą. Co tu dużo ukrywać? Może niektórych to wkurwi, może nie. No, ale takie życie. Dobra, teraz zrobimy sobie taki szybki przegląd Bitcoina. Niestety, pamiętacie, jak mówiłem o tym równobocznym trójkącie? Cholera. Tym tutaj, że będzie jakaś mocna reakcja na tym poziomie i rzeczywiście była niestety, no, pierdolnęło na dół, tak? Także dosyć mocno ta reakcja wystąpiła, tak jak przewidywałem. I teraz to, zrobiło się tu takie lekkie zahamowanie tych spadków, co widać po wolumenie słabnący przy niższych
dołkach, co jest generalnie dobrą, sorry, dobrą oznaką. Przypominam, że to jest H4. Mamy jakąś tam dywergencję na oscylatorze. Ten oscylator nie jest tak istotny, no ale niech sobie już będzie. I teraz znowu mamy taką stagnację. Nie wiadomo, co tu dalej będzie się działo. Możliwe, że będzie powtórka z rozrywki i znowu jeb. Może tak być. Albo w końcu na górę. Z perspektywy jednego dnia mieliśmy taki fajny pinbar, dosyć mocna reakcja w ciągu jednego dnia. No i teraz tak znowu te zawahania, jak widać, cały czas blisko Bollingera. Ten poziom 6000 dolarów jednak, no, trzeba powiedzieć, się wyraźnie broni, tak? Także można powiedzieć, że jest promocja dla holdlerów? Albo może koniec kryptowalut? Kto wie? A kto wie? No, może być tak, że, jak mówiłem wcześniej, dalej konsolidacja, będziemy męczyć ten poziom i męczyć i niestety ulica będzie uciekać i będą coraz mniejsze, jakby coraz mniejsza płynność na wykresach, tak, także może też tak być, a potem nagle grubasy się wpierdolą i wyjebią kursy po prostu w kosmos, do Księżyca, do Jowisza, do Marsa, Jowisz jest dalej, i dalej za Jowisz. za Saturna, za Neptuna, Urana, Plutona, tak, może tak być, nie musi, aczkolwiek nawet ostatnio go dałem blok prezesa, pozdrawiam serdecznie, już nawet kolega tutaj ma trochę bardziej optymistyczne poglądy na temat tego wykresu, no jestem dosyć podobnego zdania, no, kryptoreklama, nie? Zobaczmy sobie jeszcze tak szybko Ripple. No Ripple strasznie spadł, dosyć dynamicznie spadł, a jako Ripple kupiłem gdzieś na tym poziomie, no nic, holdujemy dalej, czekamy. I tak samo z Bitcoinem. Może jeszcze Tron? Tron zrobił mniej więcej to, co też przewidywałem, że zrobi się nawrotka i ten poziom zmieni się na, niestety, na opór, no i się zmienił i spadło, tak? Także. Niestety sprawdzają się te moje negatywne scenariusze. Sorry. Przepraszam, że tak jest. Dobra. Może jeszcze Ethereum. Podobnie słabnięcie. Wyraźne słabnięcie podaży, ponieważ te dołki są coraz bliżej siebie. Też warto na coś takiego zwracać uwagę. Litecoin. Również podobnie. Nie wiem, co tam jeszcze przejść. Statystyki odmiota. Słabnięcie, tak. Kto wie, czy to nie jest właśnie ten moment, gdzie nastąpi jakieś większe odbicie. Któż to wie? Nasz kochany Lisk. Kiepsko z tym. No ale no cóż, trzeba czekać. Ci, którzy holdują, mają teraz naprawdę ciężki okres. Muszą naprawdę dużo wytrzymać. A ci, co tradują, no to chuj, niech tradują na spadki. Na kontraktach terminowych, tak jak już kiedyś wspominałem. Dobra. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o konkursie, o którym mówiłem. Ja tu zaraz pokażę jeszcze schemat. W komentarzu. Twój e-mail. Tak, do którego mamy napisać, plus twój link do CryptoArba z twoją, no musisz się wcześniej po prostu zarejestrować na CryptoArba i następnie będziemy sobie losowali nagrody, tak? Wełniak będzie losował. Dobra, dzięki za uwagę, miłego dnia, heja. Co, ja już mogę? Mhm. Dzień dobry, jeszcze ja, tutaj pan Wełna z tej strony i ptaku zapomniał tu jeszcze wspomnieć o tym, że no dalej bawimy się taką śmieszną wtyczką do Chroma CryptoTabem, mam już 11 centów zarobione, ha, majątek po prostu, mamy 15 referali pod sobą i sobie wtyczka napierdziela. No, aby ktoś chciał się pobawić, to link będzie w opisie. I teraz, jak ja się cieszę, że będę w końcu losował, będę miał jakiś fajny wpływ na ten kanał. Już się nie podniecaj. No, i teraz tak, chciałem taki troszkę off-topic zrobić teraz na temat naszej drużyny piłkarskiej, grającej na mundialu, w sumie już zaraz nie grającej. I teraz tak, no, wiadomo, że możemy mieć pretensje do naszych piłkarzy, że słabo grali, bo nawet nie wyszli z grupy i w ogóle nasi dobrze grają, ale tylko w reklamach, tak, także, no ale, i możemy być wkurzeni. Natomiast,
takie naśmiewanie się z Niemców, że oni też, ojej, co teraz sąsiedzie do domu trzeba wracać, wiecie. I takie, to jest takie zwiększanie swojej wartości poprzez umniejszanie wartości innych i to tak zauważyłem na Facebooku, jest dużo takich memów naśmiewających się z Niemców, że mi niby jakoś tam, żeby jakoś sobie zrekompensować te nasze straty moralne. No to jest takie trochę śmieszne i żałosne, mi się wydaje, nie podoba mi się to i po prostu taki troszkę minus dla naszych, nie wiem, jakby to powiedzieć, tych kibiców. Dawaj spierdale, bo spierdolisz. Siema, nara!